Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 16 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się nakosami. Na początku oczywiście będę kosił trawę, więc rozłożę sobie te kosiarki. No i rozpocznę moją pracę. Więc okej, na początku sobie tu wykoszę tą łąkę i na drugą łąkę chyba dam pracownika, no a ja zajmę się już przetrząsaniem siara na tej łące. No bardzo fajnie, że te kosiarki są takie szerokie, to koszenie trawy idzie bardzo szybko. Okej, skończyłem już kosić trawę, więc pojadę na tą moją drugą łąkę i tam chyba ustawię raczej pracownika, ja już zajmę się przetrząsaniem trawy na tym polu. Okej, więc tutaj niech pracuje pracownik, a wezmę przysiądę się do tego mojego małego ciągnika z przytrząsarką. I okej, rozpocznę sobie tą maszynę oraz uruchomię, no i rozpocznę przytrząsanie siana. No i myślę, jeśli chodzi o to siano, to myślę, że chyba wszystko dam do moich zwierząt, czyli część siana dam dla owiec oraz część dla krów. A raczej myślę, że do biogazowni nie będę dawał, no bo w biogazowni nie masz takiej dużej ceny, chociaż zawsze można sprzedać, bo trochę gnojówki będzie. Ale myślę, że raczej chyba dam to dla zwierząt, bo zobaczę, ile mam jeszcze zapasów. No trochę tego jest, ale jednak przydałoby się jeszcze uzupełnić bardziej te zapasy siana oraz właściwie to teraz siano dla zwierząt. No bo słomę mają uzupełnioną po ostatnich zbiorach, więc tutaj siano trzeba będzie jeszcze im uzupełnić, więc myślę, że wszystko siano zbiorę dla moich zwierząt. Okej, tu już myślę chyba, że jeszcze zostały ze 2 albo 3 przejazdy, no i zaraz wezmę się za zgrabianie tego siana. Oczywiście jeszcze wcześniej ustawię pracownika na tamtej drugiej łące, żeby to zebrało, chociaż żeby to przetrząsnęło, no a jeśli chodzi o prasowanie, to raczej prasował już będę ja na tych wszystkich dwóch moich łąkach.
No i okej, przetrząsnąłem już całe pole, więc pojadę sobie ustawić pracownika na tym drugim polu. Tamten chyba już powinien skończyć kosić tą trawę, więc akurat ustawię tego pracownika na przetrząsanie siana. No więc okej, niech on tutaj przecząsy, no ja wezmę, jeszcze odsunę się tym ciągnikiem, żeby się nie przyblokował, więc odjadę. A nawet chyba odstawię już tą kosiarkę na miejsce oraz ten ciągnik, no i wezmę sobie jakiś inny ciągnik do zgrabiarki. A może być nawet ten, albo tego case'a sobie wezmę od zgrabiarki. I teraz zajmę się zgrabianiem tego siana. Okej, oddalę sobie trochę kamerę, żeby było lepiej widać. I wezmę się za zgrabianie. No okej, to już ostatni przejazd, więc sobie tutaj zgrabię ten kawałek siana, no i zajmę się już prasowaniem. Okej, tamten pracownik skończył już przetrząsać, więc mogę tutaj ustawić pracownika za zgrabiarką, no i wezmę się za prasowanie tego siana. Więc okej, tutaj sobie pracownik jedzie, jeszcze sobie odsunę ten ciągnik z przetrząsarką, sobie może go na razie tutaj ustawię, żeby nie przeszkadzał, no ja zajmę się już prasowaniem. I myślę, że wezmę chyba sobie tego Newholanda do prasowania. No okej, rozpoczynam już prasowanie, więc uruchomię prasę, no i mogę już zaczynać.
No i okej, chociaż myślę, że chyba jednak ustawię też pracownika do prasowania siana. No ja już od razu zajmę się zbieraniem tych kostek. Akurat pracownik też skończył zgrabiać, więc okej, tutaj ustawię tego na prasowanie, no i jeszcze odjadę tym ciągnikiem za zgrabiarką. Okej, może sobie wezmę ten ciągnik do zbierania kostek, więc podczepię sobie przyczepę samozbierającą, no i zajmę się zbieraniem tego siana. Okej, tu już są dwie kostki słomy, więc sobie też je zbiorę. No to akurat wezmę wtedy tą dostawę, damy dla krów, bo będą tutaj te dwie kostki słomy oraz reszta to będzie siano. No okej, mam już pełną przyczepę, więc teraz pojadę to wyładować u krów. Ok, jeszcze zbieram sobie te pozostałe kostki siana, no i pojadę zebrać siano na tamtym polu i wywiozę to chyba dla owiec. No okej, przejdę sobie jeszcze na tamto pole i dozbieram tutaj do pełna tą przyczepę, żeby ją zapełnić i wyładuję to łowiec, to siano. No, widzę, że tutaj pracownik porozrzucał te kostki. Są trochę porozrzucane, nie są tak wszędzie, ale okej, to też pozbieram. Teraz akurat mam 50%, jeszcze myślę, że kilka kostek mogę zebrać. No i pojadę to wyładować łowiec. O, no okej, już jest pełna przyczepa, więc mogę to wyładować na specjalnym miejscu owiec, tutaj w tym punkcie. Okej, myślę, że resztę tego siana chyba pozbieram dla krów, ale to już chyba zrobię poza odcinkiem, no a w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a dziękuję za oglądanie i cześć.